Zapisy kasowe bankowe tworzą się automatycznie, gdy zostanie dodana zapłata do zatwierdzonego dokumentu. Zapłata może zostać dodana z poziomu formularza dokumentu lub powiązanej z nim płatności. Każda dodana płatność powoduje powstanie kolejnego zapisu. Zapisy kasowe bankowe można także dodawać ręcznie poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj zapis w zakładce Kasa i Bank – Zapisy kasowe i bankowe. Na formularzu zapisu możemy wybrać rodzaj podmiotu, typ jako przychód lub rozchód, kwotę zapłaty oraz rachunek, z którym będzie zapis powiązany. Numer powiązanego raportu uzupełnia się automatycznie i nie można go modyfikować. Wprowadzony zapis kasowy bankowy można zaksięgować. Jeżeli na formularzu zapisu wybierzemy jedną z kolumn księgi, to księgowanie odbędzie się automatycznie po kliknięciu przycisku Zapisz. Jeżeli zapis nie został dodany ręcznie, a pochodzi z dokumentu, to wszystkie pola na zapisie są zablokowane do edycji. Po zaznaczeniu takiego zapisu na liście możemy otworzyć formularz powiązanej z nim płatności, wybierając z menu kontekstowego przycisk Pokaż płatności. Usunięcie zapisów powoduje automatyczną aktualizację i przeliczenie kwoty zapłaconej na formularzu płatności i dokumencie źródłowym.